Przez cały rok, zawsze w środę, pojawia się na kanale Jaskinia Słowa kolejne nagranie z cyklu Spotkanie w Biblii, a w nim bohaterowie Starego bądź Nowego Testamentu, ci pewnie mniej znani, jako zachęta do osobistej modlitwy, medytacji Słowa Bożego. W Wielkim Poście chciałbym zaprosić Was do medytacji 4 pieśni cierpiącego sługi Jahwe z Księgi Izajasza. W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu mówiłem o pierwszej pieśni cierpiącego sługi, ale też przed tym nagraniem w zeszłym tygodniu opowiedziałem trochę o całości przesłania, o tym, kim jest sługa, czemu cierpiący i jak to rozumieć w kontekście Chrystusa. Więc zachęcam, odsyłam do tego pierwszego nagrania, przynajmniej jego początku, bo tam wyjaśniam sens całości. Dzisiaj zajmiemy się drugą pieśnią sługi Jahwe, która znajduje się w Księdze Izajasza w 49 rozdziale, od pierwszego wersetu do wersetu 6. Niektórzy uważają, że także werset 7 należy do tej pieśni, a niektórzy także włączają w całość werset 8 i początek wersetu 9, więc do 9a, do pierwszej części wersetu 9. I te wersety chciałbym dzisiaj omówić i zaprosić Was do tego, by znaleźć czas na to, by w tych słowach odnaleźć Chrystusa i wejść w swoją osobistą modlitwę, doświadczenie swojego powołania, bo każdy z nas jest sługą, każdy z nas odkrywa w sobie, powinien odkryć w sobie to zaproszenie, to szczególne powołanie do bycia wybranym w rękach Pana Boga. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa, zachęcam do tego, by słuchać tych nagrań. W poniedziałek Wielkiego Postu, w każdy poniedziałek pojawia się nagranie o zmartwychwstawaniu, to takie szczególne rekolekcje nawiązujące do spotkań zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami w Ewangeliach, więc w Nowym Testamencie. W środę właśnie spotkania w Starym Testamencie z Księgą Izajasza, a zawsze w piątki wprowadzenie do czytań i Ewangelii najbliższej niedzieli. Oprócz tego są dwa cykle, Twarzą w twarz, spotkania Jezusa na każdy dzień Wielkiego Postu i cykl Drogi i Nadziei, to spotkania z psalmami na każdy dzień Wielkiego Postu. Dziękuję za wszystkie wpłaty na zrzutka.pl, link jest zawsze pod filmem, warto wejść i wesprzeć to moje dzieło skromne i marne, ale jednak to zawsze taka okazja, żeby mnie wesprzeć, ale też i dać mi trochę motywacji, bym dalej to nagrywał. Przejdźmy więc do tej pieśni, Księga Izajasza, rozdział 49. Słuchajcie wyspy mnie i uważajcie ludy z daleka. Pan od łona matki powołał mnie, od wnętrzności matki mojej wspomniał imię moje. To takie szczególne wyznanie tego cierpiącego sługi, który rozumie, że jest powołany przez Boga i jest wezwany do najdalszych wysp, najdalszych ludów, do całego świata. To bardzo widać w życiu Chrystusa. On nie jest powołany tylko do Izraela. Wychodzi także poza granice Izraela. Mówi o poganach, przychodzi do pogan, stawia na wzór Samarytanina, uzdrawia córkę Syrofenicjanki, a więc jest wezwany do wszystkich. Nikt nie jest wyłączony ze słów Ewangelii, z tej dobrej nowiny o zbawieniu. Zbawienie dociera do wszystkich narodów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To wezwanie do każdego. Nikt nie może być wyłączony. Jeśli ja wyłączam czasem kogoś, to działam przeciwnie do Chrystusa. To bardzo ważne. Już to pierwsze zdanie może być motywem naszej osobistej modlitwy. Powołał mnie Pan w łonie mej matki. Pan wybiera jeszcze przed urodzeniem. Nawet jeśli okazuje się, że może nie byłem do końca planowany przez moich rodziców, jestem przez Boga ukochany od samego początku. Powołał mnie jeszcze w łonie mej matki. Wspomniał moje imię. Imię oznacza osobę, całe moje powołanie. Kiedy w Biblii ktoś poznaje imię, czy Pan Bóg imię zmienia, czy nadaje imię, to nadaje cały charakter, całą osobowość, całe człowieczeństwo tego, kogo powołuje. Nadał mi imię Pan, wspomniał moje imię, pamiętał moje imię. To jest to słowo zachar, czyli właśnie pamięć. To oznacza, że w Jego myśli jestem. Nigdy nie byłem zagubiony. Nie jestem owocem przypadku. Od samego początku jestem w myśli samego Boga. Werset 2. Uczynił usta moje jak miecz ostry, w cieniu ręki swojej ukrył mnie i uczynił mnie strzałą zaostrzoną w kołczanie swoim mnie ukrył. Więc sługa rozumie, że jest mieczem i strzałą. To dwa symbole bardzo ważne, symbole słowa. Słowo jest jak miecz obosieczny, powie nam Nowy Testament. Jest jak strzała zaostrzona, bardzo precyzyjne, konkretne, przeszywające nawet mocne pancerze naszego serca chorego przez grzech. Słowo jest jak miecz, jak strzała. Sługa jest tym słowem. On trafia w samo sedno, w samo centrum tarczy. Trafia przez nasze różne pancerze i zabezpieczenia, nasze zbroje, którymi się próbujemy odgrodzić. Słowo Boże może przejść. Chrystus jest tym słowem, które przenika, aby nas ratować. Jest też ten ważny motyw ręki. Ręka Pana. Ręka Pana nie jest zbyt krótka. Prawica Twoja mnie wspiera, powie psalmista. Więc ręka Pana to jest Jego moc. To jest ta moc twórcza. Garncarz ręką tworzy naczynie. Tak Pan Bóg swoją ręką prowadzi świat. Tą bezpieczną ręką, tą pewną ręką. Co więcej, zobaczcie, ukrył mnie w cieniu swej ręki i ukrył mnie w swoim kołczanie. To schował, ukrył. To znaczy, że też w kontekście misji Chrystusa jest ten czas tych kilkudziesięciu lat, prawie 30 lat, tej cichości Jezusa, w ciszy Nazaretu. Kiedy znajduje się odpowiedni moment, to Chrystus przychodzi nad Jordan i rozpoczyna swoją publiczną działalność. Wcześniej jest w ukryciu. A więc Pan Bóg ma plan, który realizuje w tym momencie, w którym On tego chce. Nie tak od razu, nie wszystko naraz. Jest moment, kiedy Chrystus objawia się Izraelowi. Wcześniej się do tego przygotowuje. Zobaczmy werset 3. Powiedział do mnie, sługą moim jesteś, Izraelu, w Tobie okażę swą chwałę. Najważniejszym celem powołania tego Bożego sługi, cierpiącego sługi, będzie właśnie okazanie chwały Bożej. Pojawia się tutaj słowo Izrael. Sługą moim jesteś, Izraelu. Izrael w wielu tekstach Starego Testamentu nazywany jest sługą. W tym też kontekście Maryja mówi o sobie, że jest służebnicą. Tu odwołuje do cyklu adwentowego, do tego nagrania, które mówi o Maryi jako służebnicy. To słowo Izrael w naszych tekstach jest wzięte w nawias, być może jest późniejszym dodatkiem, dlatego że jakby wydaje się, że nie pasuje do tego indywidualnego charakteru sługi, który pojawia się i we wcześniejszych, i w następnych wersetach. Ty jesteś moim sługą, w Tobie się rozsławię. To jest zwrot Boga do cierpiącego sługi, do swojego wybranego. Także Izrael jest oczywiście tym wybranym. Naród wybrany, mówimy przecież. Werset 4. A ja powiedziałem, na próżno trudziłem się, na darmo i na nic siłę moją zużyłem. Jednak moje prawo jest u Pana, zapłata moja u Boga mojego. To może jakieś pierwotne zniechęcenie sługi, ale który mimo wszystko pokłada nadzieję w Bogu i wie, że jego powołanie nie jest bez sensu, że u kresu, u celu jest nagroda, że to wszystko wypełni się we właściwy sposób. Sługa się nie podda, mimo takich pozornych niepowodzeń, mimo tego, że będzie wydawać się, że jego misja zupełnie nie udała się, nie spełniła. To także widać w Jezusie Chrystusie. Po 3 latach razem uczniowie nic nie rozumieją. Tłumy wołają ukrzyżuj. Ale on wie, że jego misja ma sens. To może też słowo być dla nas ważne. Nieraz przeżywamy takie doświadczenie porażki, poczucia, że się nie udało, że nie daliśmy rady, że nie wyszło, że to, co robię, jest dobre i czuję w sercu, że właściwe, ale to nie ma sensu. Ma sens. W sercu Boga ma sens. 5. A teraz mówi Pan, który ukształtował mnie od łona mej matki na sługę dla siebie, by sprowadzić Jakuba do Niego i Izraela do Niego zgromadzić. I doznałem chwały w oczach Pana, a Bóg mój stał się mocą moją. Bóg jest moją mocą. Bóg jest moją siłą. Bardzo ważne słowa. Tutaj w naszym tekście też będzie zmienione, będzie najpierw werset 5b, potem 5a, bo większość biblistów uważa, że ten werset jest zamieniony, że potrzeba najpierw przeczytać 5a, a potem 5b. Mówię oczywiście do tekstu, mam nadzieję, że macie otwarte Pismo Święte, z ołówkiem w ręku śledzicie to nagranie i też dopisujecie jakiś swój komentarz do tych słów Izajasza. Ale co ważne, wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą, moją mocą. Pan przemawia do mnie, ten, który mnie ukształtował od łona mej matki, ten, który mnie wybrał. Ten, który stworzył całe moje powołanie, który ukształtował mnie, to znaczy wytyczył mi drogę, którą mam iść. Mam wiernie iść, abym nawrócił Jakuba i zgromadził Izraela. Nawrócił Jakuba, zgromadził Izraela. Tutaj jest paralelizm synonimiczny, to znaczy nawrócił Jakuba, Jakub to Izrael. Nawrócił to znaczy zgromadził. Nawrócenie przez zgromadzenie. Jeśli rozproszeni się zgromadzą, to oznacza nawrócenie. Nawrócił Jakuba, zgromadził Izraela, czyli to jest cel misji tego cierpiącego sługi. Zgromadzić Izrael. Tych wszystkich rozproszonych. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Przyjdźcie, bez płacenia za mięso i chleb. Przyjdźcie. Chrystus zaprasza, przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, ja was potrzepię. I cała misja, którą Jezus ma w Izraelu, którą ma także pośród nas dzisiaj, jest po to, by jednoczyć, aby wszyscy byli jedno, abyś, Ojcze, tych, których mi dałeś, miał u siebie, aby oni stanowili jedno. To jest zadanie Chrystusa. Zadanie, no mówimy tu Chrystusa, ale w tym tekście, który powstaje na kilka wieków przed Chrystusem, jest to zapowiedź prorocka. Werset 6. I rzekł, to jest mało zbyt, byś był ty dla mnie sługą, by podźwignąć pokolenia Jakuba i ocalałych z Izraela sprowadzić. Ustanawiam cię światłem narodów, aby stało się zbawienie moje aż po krańce ziemi. Nie jesteś tylko sługą, tu jest coś więcej. Jakby Pan Bóg rozszerza tę misję sługi. Nie tylko ma podźwignąć Izraela, nie tylko ma sprawić, że ci, którzy odeszli, powrócą, jak pokolenie Jakuba, ale ma cierpiący sługa, zapowiadany Mesjasz, stać się także światłością dla pogan. To znaczy, że zbawienie jest uniwersalne, że zbawienie jest darem Boga dla wszystkich ludzi na ziemi, dla wszystkich ludzi. Ustanawiam cię światłem narodów, aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. To jest niezwykłe. To też czytamy w czasie Bożego Narodzenia, kiedy przychodzą mędrcy, czytamy te słowa, jesteś mi sługą, ale jesteś mi światłością. Pośród ciemności świata ty, mój sługo, masz przynieść światło. To jest zadanie Jezusa. W nasze ciemności ma wnieść światło. Światło, które nigdy nie zgaśnie. Światło, które będzie światłem wiary, nadziei, światłem miłości Boga, światłem Bożego wybrania, zrozumienia dla Bożej drogi, dla Ewangelii. Werset 7. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, święty Jego do wzgardzonej duszy, do odrazy dla narodów, do sługi władców. Królowie ujrzą i powstaną, książęta hołd oddadzą ze względu na Pana, który jest wierny, na świętego Izraela, który wybrał Ciebie. Czy to ja czytam dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego, a werset 7. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, Jego święty, do wzgardzonego we własnej osobie, do budzącego odrazę pogan, do niewolnika władców. Królowie zobaczą Cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na świętego Izraela, który Ciebie wybrał. Tutaj mamy dwa tytuły Pana. Wybawca, Zbawiciel, Odkupiciel i słowo święty. Bóg zapowiada przez usta Izajasza, że sługa będzie wzgardzony, będzie zhańbiony przez lud, ale Inne narody oddadzą mu hołd. Poganie przyjdą oddać mu hołd. Rozumiemy to w kontekście tego święta Trzech Króli. Mędrcy ze wschodu, czyli poganie, przychodzą odkrywając w Jezusie Zbawiciela. Bardzo ważne wydarzenie, które czasem nam to umyka, gdzieś skupiamy na tej kredzie, kadzidle i tak dalej. Gdy mowa jest o odkupicielu, zbawicielu, to jest to hebrajskie słowo goel, goel odkupiciel, ten, który ma dokonać pomsty na narodzinie. To wyjaśniałem w wielu innych narraniach, kim jest goel w tej tradycji biblijnego Izraela. Warto też się na tym skupić. Werset 8. Tak mówi Pan. W czas zmiłowania, zbawienia, wysłucham Ciebie. W dzień zbawienia będę Cię wspierał. Ukształtowałem Cię i uczyniłem przymierzem narodu, aby przywrócić ład ziemi i opustoszałe dziedzictwa rozdzielić, by uwięzionym powiedzieć: wychodźcie, a pogrążonym w ciemnościach: wyjdźcie na światło. Bardzo ważne słowa. Wyjdźcie na światło, ci, którzy w ciemnościach, ci, którzy w więzieniu, wyjdźcie, wychodźcie, uwolnijcie się, jesteście wolni. To ma być misja sługi. W tych pierwszych dwóch pieśniach nie ma jeszcze za wiele o cierpieniu. Na razie jest o jego powołaniu, o tym, kim jest cierpiący sługa. Jak bardzo jest w myśli Pana Boga od samego początku, jak bardzo jest ukształtowany w posłuszeństwie Bogu. To słowa, które w szczególny sposób spełniają się w Chrystusie. Zachęcam, by w tej dzisiejszej medytacji otworzyć Pismo Święte, 49 rozdział, te pierwsze 9 wersetów i zobaczyć w nich, jak bardzo utkana jest tutaj opowieść o Chrystusie, o zbawieniu, o jedynym ratunku człowieka, który jest w Chrystusie Jezusie. Dobrej lektury, dobrego czasu przeżywania Wielkiego Postu. W komentarzu w opisie tego filmu znajdziecie też link do Drogi Krzyżowej, biblijnej Drogi Krzyżowej, którą wspólnie, tak wirtualnie, możemy odprawić, odmówić. Zachęcam do tego, do tej wspólnej modlitwy. Dobrego dnia. Szczęść Boże.